Witam Państwa, Monika Stachurska. Małopolska jest dzisiaj w zasięgu wyżu znad Atlantyku, dlatego choć chmur na niebie jest niemało, to w ciągu dnia słońca nie zasłoniły. Napływa do nas ciepłe powietrze polarne morskie. Jest upalnie, ale już zbliża się zmiana pogody. Od zachodu nadciąga płytka Zatoka Niżowa i front atmosferyczny, za którym płynie chłodniejsza masa powietrza. Jeszcze dziś w nocy niż zacznie się nasuwać nad Małopolskę, a jutro obejmie swoim zasięgiem cały obszar województwa. W nocy zachmurzenie małe, nad ranem wzrośnie do dużego. Temperatura obniży się do 16 stopni, tylko w Zakopanem do 11, w Nowym Targu do 10, a w górach do 7. Wieje słabo ze zmieniających się kierunków. Jutro w ciągu dnia chmur będzie przybywać i przelotnie popada. Lokalnie przejdą burze, niektóre z gradem. Temperatura maksymalna od 22 stopni w Andrychowie, Nowym Sączu i Wadowicach do 23 w Krakowie, Tarnowie i Olkuszu. Na Podhalu 18, w górach 9 stopni. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego zachodu. W Krakowie synoptycy przewidują jutro burze z opadami do 25 mm i wiatrem wiejącym z prędkością do 65 km na godzinę. Pojutrze już tylko deszcz. Ciśnienie spadnie. Barometry pokażą jutro w południe 986 hektopaskali. Sytuacja biometeorologiczna będzie niekorzystna. W czwartek dużo chmur i znowu deszczowo. Na wschodzie województwa możliwe burze. W drugiej części dnia są szanse na przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach od 21 do 24 stopni. W piątek rano dość pogodnie. Po południu przelotne opady. Odrobinę cieplej. Jutro w Małopolsce stężenie pyłu PM10 w powietrzu będzie małe, co pokazuje mapa regionu w całości zielona. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.